Chuj, film poszedł. Może zbumachać. Zrób zdjęcie. O, chyba nie chcę filmu. Daj zdjęcie. A już żarówkę pobiłeś. Już tam pobiłem. Ale tak powiedz. Patrz, to w to się uderzy. Wiecie, jak zróbmy? O, tutaj o. Szwagier będzie mówił. A ty powiedz, siema, jestem Cybermarian. A szwagier. No już nie kombinujcie. Dawajcie. I co mam powiedzieć? Razem jak on. Siema, jestem Cybermarian. Cześć, raz, trzy, cztery. Albo cześć, nie. Z tej strony Cybermarian. Pozdrawiam. I ty powiedz tam. Cześć. Siema szwagry, Śmiechawa TV wita was w 2015 roku. Jak tam po świętach? Bo my na święta wypoczęliśmy, a teraz by się przydało od tych świąt też wypocząć. No cześć Marianku, jak tam? Jestem. Nie, to było za półkę. Dobra. Cyberprzestrzeń. Takie sytuacje. Słuchaj Marian. Wpadnij do mnie, jak będziesz miał chwilkę. Bo... A, zapukać, jeszcze raz. Najpierw zapukaj, powiem proszę i ten. Teleportacja, elektronika, dystrybucja. Ty jesteś obcykany w tych cyberprzestrzeniach. To genetyki, hemoroidy, te hemoglobiny, wszystko wiesz, znasz. Obcykaj ten problem. Znajdź mnie. Improwizacja pełna. Dobra, z tyłu czy się nagra jeszcze. No, dobra, dawaj. Okej? Okay. No. Czekaj, świadomość. A. I wylej tam resztę. Nie, wąszy. I się rozpójmy włosy. Dobra. I teraz, aha, już puste szklankę będzie. O. No dobra, szwagier. Ale ja też mam do ciebie sprawę. Kurwa, szwagier gata. No, no szwagier, no, wszędzie no, szwagier. No, no, ale dobra, no. No, 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 zajebiście, no, wszystko. Kurde, trzeba byłoby w ja co na bali. Kurwa. Dawaj, kurwa, z miski. Bardzo by mi pobił. Tak, Antek, usiądź na... Miskę. Słyszałem, że kobiety... Kurwa. Słyszałem, że dziewczyny... Czy kobiety? Słyszałem, że baby. A. Ty. Słyszałem, że... Słyszałem, że... Można zajść w ciąży... tak będzie. No. Ty. Słyszałem, że można zajść w ciąży... W ciąży? Z materacem. Ale no. W ciąży? No, w ciąży. W ciąży? W ciąży z materacem. Mhm. Ty. Słyszałem, że można zajść w ciąży z materacem żołnierskim, ale ze zdjęciem. Kreś kwiatki. Niezmiernie nam miło, że już odcinek Szambo ma 3 miliony wyświetleń. No właśnie. Tylko ja nie wiem, co tam takiego śmiesznego w tym odcinku było. Nie wiesz? No to patrz. Te 24. Jeszcze raz. Ci kurwa, dawaj. Masz, się na głowę załóż. Chuj, to już mylę. Masz, się załóż. Nie, nie masz rady? Kurwa, kurwa. Wyłączyć na razie. Szwagier szybciej, bo tam deszcz się zbiera. Czekaj. I co, szwagier? Powiesz, że to nie było śmieszne. No, tobie to może i było śmieszne. Mnie to tam do śmiechu nie było. Jak następnym razem będziemy kręcić Szambo 2, to ty nurkujesz. No już nie kombinuj. Dawajcie. Wezwaliśmy pana w takiej sprawie, bo ustaliliśmy, że pan jest ojcem. Zasiki. Pan nie możesz takie bzdury wciskać. Daj się kierę z kartonu. Jeszcze kurde świeże krew na tej siekierze. Tak? No. Dobra, dobra, panie, się dogadamy. Skoro twierdzicie, to ja jestem ojcem Zośki. Kurwa, nie Zośki. Ojcem tego dziecka. Ojcem tego dziecka. No. Ale gdyby poroniła,
to zapłodni się kurwa jeszcze raz. O, szwagry się objeżdżają, co? Przyjeżdżą właśnie. Proszę! Siema, szwagier. Dobra. Zwrotnie, kurwa, nie mogę. Jeszcze raz. Strasznie się ucieszyłem, jak zobaczyłem Antka w drzwiach. Za oknem mamy zimę, trochę śniegu przysypało, co uniemożliwia niektóre nagrania, ale dołożymy wszystkich starań, żebyście wy mieli co oglądać. Na sankach można śmigać, no ale niestety nagrania na zewnątrz średnio. Chociaż w banku szwagra i tak ta sama temperatura, może nawet niższa. Jak w lodówce. Już? Mhm. Dopiero co wrócił z zagranicy. Po co tam siedzieć, jak tam też trzeba pracować? A monitczaków tyle? Na każdym rogu spotykałem. A tu i ze szwagrem się napije. Ale jeszcze raz, bo nie piknęło na pipi. Krywa. O, teraz nagrywa. I wreszcie udało mi się zadać pytanie. Nie. Poszliśmy na piętro do szwagra. A on mi pokazał ten swój wielki kufer. Co on mógł w nim mieć? No, znając szwagra, to mogłyby być różne rzeczy. Nie, no inaczej. Poszliśmy na piętro do szwagra. Kurwa, nie dam rady wyłączyć na razie. I wreszcie dowiedziałem się, co to pizda. Bo by wino się zmarnowało. Byś z Marsy, chuja. Zaraz opędzlimy. No. Dobra. Uciekaj. Tam ono work. O, tego? O kurwa, nie dam rady, ty. Dlatego myślałem, że jak coś, to wiesz, pokażę. Cześć, to można tutaj podłożyć, nie? Albo to weź już w ten z bliska, pokażesz. Chuja ty. Kurwa, jak siedzi. Dodaję tamten, przyniosę drugi. Drugi przyniosę go znowu. No, bo to już tamten. Tu można, że wiesz, że ja już dotwieram go, nie? No, ale to już inna przecież butelka. Czy też Iris? Też Iris, tylko że inny. A to aha. Oho. Widać butelkę od dołu, czy nie? No, widać, ale nic nie szkodzi. A to koło. Widać szyjkę samo? No, widać. O, teraz. Kurko widać. Podczas tej świątecznej przerwy mieliśmy troszkę wolnego, mogliśmy zregenerować siły. Zregenerowaliśmy. Ale przy okazji napisaliśmy kilka scenariuszy, które także będziemy mogli teraz nagrywać, tylko troszeczkę właśnie czekamy, żeby pogoda dopisała. No i zaczynamy. Dobra. A i ja muszę siedzieć. Wiedzieć, że nie do końca musi je pić przecież. Ty, dobre te wino. Właśnie podjąłem. Patrzę, że kombinerkami się da. Kuje się da. Tu wyciągnij trochę. O. Upada. Dobra. Ale czekaj, kurwa. Co ty robisz? Czekaj. Ty nie wchodzisz w kadr. Ty tylko wchodzisz i pokopisz pomidor. No to powiedz mi, skąd mam wiedzieć? Kurwa nagranie, nie? Dobra. Dziękujemy wam, szwagry i szwagierki, za nadesłanie pocztówek z życzeniami świątecznymi. A dostaliśmy ich sporo nawet, no. Ze Świdna, z Suwałk, z Tartaku i z Toronto, z Kanady. Z Augustowa, a także takie piękne zdjęcie z życzeniami od szwagierek z Chełma. I najciekawsza pocztówka było od Wojtasa i Maliniaka z życzeniami wielkanocnymi. Nie wiem, czy ona tak długo szła, czy tak szybko. Dziękujemy. No już nie kombinujcie. Dawajcie. Ty, a czemu mamy klatkę otwarta? Gdzie mój komik? Nie widzieliście komika? Nie, kurwa, nie improwizuj, Marcel. A co mam? A czemu mamy klatkę otwarta? Widzieliście mojego komika? Gdzie jest spierdolił? Co? Nie widzieliście mojego komika? Siostrowe.
Gdzie mój chomik? No. Nie. Już no. Te drzwi tam gdzie nie wytarte. Jeden dla mnie, reszta dla was. Nie, co? Poszedł na razie. Czemu? A ja nie wiem. No potrzebny do nagrania, no. No to ja nie wiem. No myślę, że ja o przyjdzie sam, nie będę brać. Otwieramy drugie piwo, tak? Powiem wam tak, być tutaj to rzecz bezcenna. Bezcenna. Niepowtarzalna. Cześć, z tej strony Cybermarian. Pozdrawiam.